Dzień dobry, Sławek Zając, blog Jak się wybudować i nie zwariować. Dzisiaj, dla odmiany, będzie krótki filmik, bo wszystkie moje filmy mają na kanale ponad pół godziny. Dzisiaj, krótki filmik, bo mam pewną zagadkę. Przy okazji pokażę nową wersję bloga. Jest to wersja, chyba już trzecia bloga aby było ładniej, przejrzyściej, przyjemniej. O co chodzi? O co chodzi z tą zagadką? Jeżeli jeszcze na moim blogu nie byłeś, to zapraszam, ponieważ właśnie kilka dni temu zaprezentowałem razem z architektem Arturem Tomaszkiem trzeci projekt domu modelowego. Tak więc jeżeli nie wiesz o co chodzi, zapraszam, kliknij sobie na kategorię, jak budują się inni domy modelowe. Tam zobaczysz historię całego projektu. W wielkim skrócie polega to na tym, że Artur, architekt. Projektuje pewien dom według pewnych założeń, na przykład dom parterowy o powierzchni około 120 m2, i następnie ten projekt jest poddawany ocenie na Facebooku, w mailach, w innych serwisach. Zbieramy negatywne, pozytywne recenzje, kolejne wersje są przygotowywane. No, do skutku tak. dążymy do tego, aby projekt zebrał jak najwięcej pozytywnych informacji zwrotnych. Oczywiście nie ma takiego projektu, który by się podobał każdemu. Nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi o to, żebyśmy wszyscy nauczyli się, że budowa domu i takiego, który spełni nasze oczekiwania, no nie jest taka łatwa. Tych czynników, które wchodzą aby twój dom był taki, a nie inny, jest naprawdę mnóstwo. To wszystko zależy od tego, jaki masz tryb życia, czy pracujesz w domu, czy, czy pracujesz na etat, jaką temperaturę w domu lubisz, jakie pomieszczenia potrzebujesz, jaki masz styl życia, ile, ilu, ile planujesz dzieci, po naprawdę niesamowite szczegóły. Więc naprawdę zapraszam do obejrzenia bloga i całej historii tych domów modelowych. No i co są za Zagadką, a zagadka jest następująca. Tutaj otworzę. Przedstawiam tutaj projekt pewnego domu i taką zagadkę zagadałem i na Facebooku i w kilku miejscach. Zagadka brzmi następująco: co jest nie tak w tym projekcie? Jeżeli chcesz, to zatrzymaj na chwilę film, spróbuj się zastanowić, co tu jest nie tak. Zaraz poznamy prawidłową odpowiedź. No więc, co tu jest nie tak? No, dom wygląda jak każdy inny. Mamy wejście do domu z tej strony, mamy jakiś tam wiatrołap, mamy hall, mamy duży salon, kuchnię, obok kuchni jest spiżarnia na, na trzymanie różnych no, przetworów, większych zakupów i tak dalej. Mamy jeden pokój dla, na przykład dla dziecka, może być to gabinet, mamy drugi pokój, mamy sypialnię, mamy także wspólną łazienkę. Ogólnie rzecz biorąc, nic nie wygląda podejrzanie, no, albo właśnie, wygląda podejrzanie i zauważyłeś, że w projekcie są pewne, pewne oszustwa. A po pierwsze, przede wszystkim wszystkie, ale to wszystkie meble, cała armatura Łazienkowa wszystko to, co widzisz, jest pomieszone o 20% względem takich prawdziwych rozmiarów. To jest sztuczka, którą niestety używają niektóre biura projektowe, niektórzy nawet projektanci. Pomieszają meble, aby dom wydawał się większy, wydawał się bardziej ustawny. Co jeszcze? Drzwi wszystkie są pomieszone. Po to, żeby ten korytarz trochę nabrał oddechu, żeby też było trochę więcej przestrzeni. I trzecią rzecz, która nie jest tak oczywista, brakuje niektórych szaf. Brakuje na przykład szafy w łapie, a przecież gdzieś musi trzymać kurtki, gdzieś musi trzymać buty. Brakuje tutaj jednej szafy, zaraz zobaczysz. Zresztą ten projekt tylko nieoszukany. Niektóre szafy zostały pomieszczone po to, aby wyglądał ten projekt na taki, którym no po prostu jest super. Tak? wybudujesz dom, masz bardzo dużo miejsca. I no, dosyć mało osób zwróciło uwagę na to, co jest nie tak złym w tym projekcie. Większość osób, którym zadałem tę zagadkę, raczej patrzy na to, co im w tym projekcie nie pasuje, ale dosyć niewiele osób zwróciło uwagę na to, że wszystko jest pomieszane. I tę zagadkę zadałem po to, i ten projekt jest naszykowany po to, aby, abyście, przeglądając projekty katalogowe, nie sugerowali się za bardzo i z aranżacją pomieszczeń, tym, co. Ktoś tam wrysował w ten projekt domu, bo to nie ma znaczenia. Raz, że ktoś mógł pomieszczyć meble wszystkie, co niestety czasami się zdarza, ale to ktoś narysował, to nie jest wasz dom. Ja na, na, na waszym miejscu, jak widzimy jakiś projekt, który no, odpowiada nam, bym wziął ten projekt, przerysowałbym go na przykład do zeszytu w kratkę, obrysowałbym tylko ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wszystkie pomieszczenia zostawiłbym puste. I po prostu pobawił się w rysowanie mebli, abyśmy chyba w ten sposób najłatwiej dowiedzieli się, co nam pasuje. A tak wygląda. A tak wygląda ten projekt nieoszukany. Jak widzimy, no jest trochę zawalone miejsce, ale tak to wygląda. Tak jest duże łóżko, jest dużo szaf, mamy szafy wiatrołapie, są drzwi większe. Wszystkie meble odpowiadają rzeczywistym rozmiarom. I tak to powinno wyglądać. Dla wygody jest też wersowana siatka 60 na 60, aby można było się samemu przekonać, że to co widzimy jest rzeczywiście prawdziwe. I być może, znaczy nawet na pewno widać, że jest mało miejsca, ale tak powinny, tak, tak, tak będzie wyglądał Twój dom. Oczywiście, jeżeli zdecydujesz się na budowę domu o tej powierzchni, tak będzie wyglądał Twój dom po zamieszkaniu. Oczywiście, jeżeli ten dom jest dla ciebie za mały, no to no, musisz mieć większy, ale jakby nie o tym jest mowa. Niezależnie od tego, jakiego projektu poszukujesz, musisz mieć świadomość, że nie dość, że musisz cały dom <grych> zapełnić meblami w rzeczywistym rozmiarze. To musisz mieć miejsce na wszystkie różne ciuchy, ubrania, narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Co łatwo przeoczyć tak naprawdę. Tak więc, no, jak widzicie, dzisiaj naprawdę Krótki filmik. Jeżeli temat Cię zainteresował, zapraszam na bloga, ponieważ tutaj mamy projekt domu o powierzchni 96 m2. Takie było założenie zresztą. Taki projekt bez garażu, domu. Ale też na tej samej stronie są wizualizacje i druga koncepcja tego samego znaczy nie tyle tego samego domu, co także domu parterowego o podobnej powierzchni. Być może ta druga wersja będzie dla Ciebie odpowiednia. A jeżeli potrzebujesz domu o większej powierzchni albo takiego, który ma garaż w brzegu domu, no to obejrzyj jeszcze pozostałe domy, a nawet tutaj sobie klikniemy. Był w drugi projekt, był to dom z poddaszem i garażem użytkowym. To już nie będę tego otwierał, może sobie sam poklikać. No i był też projekt pierwszy, od czego się zaczęło. Był to dom parterowy, zaraz mi się otworzę. Dom parterowy, gdzie były aż cztery koncepcje, bo mieliście, wy i moi czytelnicy mieli tyle pomysłów na aranżację domu i na układ ścian działowych, że powstało na kilka fajnych pomysłów. No i to jest dom parterowy o powierzchni 122 metrów kwadratowych. Zresztą w pierwszym artykule też Artur Tomaszek, architekt, przygotował fajną taką, takie, takie, taką wskazówkę, może, aby nie sugerować się rozmiarem wanny, prysznica i innych rzeczy w różnych projektach. No bo. No cóż, no tutaj mamy łazienkę 4,5 metra, w której zmieściła się kabina prysznicowa, wanna, ubikacja, bidet i, i tak dalej, no ale to, to nie jest realne to, żeby się zmieściło to wszystko w łazience, ta łazienka musi mieć koło 7 metrów kwadratowych, aby wszystko się zmieściło i aby korzystanie z tej łazienki było komfortowo, tak? Więc jeżeli tylko w projekcie widzisz coś, co wydaje się podejrzane, to prawdopodobnie jest to podejrzane, trzeba wszystko pomierzyć, posprawdzać, aby nie było przykre niespodzianki po budowie domu. No dobra, to Naprawdę wszystko, bo jak zacznę gadać to nie przestanę, więc wielkie dzięki, miłego dnia lub miłego wieczoru i do zobaczenia przy kolejnych projektach. Pozdrawiam serdecznie Sławek Zając.